I siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu już możemy robić przejście i powinno wszystko śmigać. Dzisiaj wielkie, wielkie wydarzenie. Pozwolę sobie tylko usłyszeć siebie, czy wszystko z dźwiękiem jest ok, ale chyba śmiga. Tak jest, nawet w kilku miejscach. No i słuchajcie, jeżeli wszystko dobrze działa, to chyba jesteśmy naraz online na trzech platformach. Na Facebooku, na YouTubie i na Twitchu. Takich jajec to jeszcze, słuchajcie, nie było. Jeżeli jesteście drodzy na różnych platformach, to dawajcie mi znać, czy wszędzie wszystko działa ok, czy się coś tnie, są problemy i tak dalej. Więc dzisiejszy stream przede wszystkim ma na celu testowo mnie zaznajomić z tym, jak wygląda streamowanie na kilku platformach. Spróbujemy w ten sposób zwiększać zasięgi, trafiać do jak największej liczby odbiorców. No i mam nadzieję, że będziecie razem ze mną i teraz do wyboru do koloru, gdzie będziecie chcieli, tam się będzie można ze mną widzieć. No z tego co widzę, to chyba działa wszystko i powiem wam, że nawet dodatkowo chyba jednak komputer nie jest tak obciążony, jak się bałem, spodziewałem, więc na razie so far so good. O 17 godzinie startuje miesięczny turniej Rapid, 10 minut na zawodnika, więc to będzie okazja sobie trochę pograć, pogadać, no i przy okazji trochę o warcabach poopowiadać, może na lepszym poziomie, dlatego że te partie ostatnio bulletowe na 2 minuty tak średnio wychodziły, a teraz dajemy radę. Siema Werin, siema Bartek Maniecki na YouTubie, witam was bardzo serdecznie. Widzę wszystkie emotki użyte, no tak, poprawiłem trochę Martajna, wyciąłem mu tło, usunąłem Łukasza z kieliszkiem, usunąłem Kubunię, bo trochę jednak jakość tej grafiki mi się nie podobała. Na razie wrzuciłem takie warcabowe pioneczki. Dwa na warcabnicy i jeden większy. Siemanko, pozdrowionka od Agroturystyka Koń. Siemka, siemka. I zobaczymy, jak w trakcie będą się pojawiały jakieś fajne, śmieszne idee między nami. No to będziemy mogli zmieniać, modyfikować kwestie tych emotek, oczywiście. Zawsze daje się, zdaje się na wasze sugestie. Siemka Krzyś Szydziu, siemka Radek Wika, siemka Tadek Ilarz. Widzę, Radek, że mi właśnie pisałeś, tak, ta łapanka z damką bardzo ładna, z tą większością, w ogóle tego nie zobaczyłem. Analizując, leciałem na żywca, to potem było do montażu, ale wiesz, chcę jak najszybciej produkować te wszystkie materiały, więc nie byłem do końca skupiony na faktycznie znajdowaniu takich idei. Po prostu mi się przeoczyło w tej partii Leon kontra Karol. Cały czas nie można było atakować damką w końcówce na linii głównej, dlatego że po prostu była łapanka na większość, którą tam w komentarzu zobaczyliście. Na TikToku będzie, słuchaj, na pewno filmik pierwszy z kombinacją z Drawarcaby Challenge będzie, a tymczasem, a to myślałem, że już nas posadziło, ale to mogę już w takim razie pójść na ten turniej. Zapraszam was do gry, jakbyście chcieli, teraz widzę 11 graczy, na razie 10 plus 0, 5 godzin. No całego raczej nie zagramy, ale kilka pierwszych partii na pewno. Siemka, powiedz, gdzie, aby inni mogli zobaczyć? No w filmie, ty mówiłeś o filmie Leon kontra Karol Cichocki, ten najbardziej ostatnio wpasowujący się w algorytmy YouTube'a, bo bardzo fajnie jest promowany, ten film nagle znikąd został obejrzany ponad 3000 razy już, więc mega fajna sprawa, mam nadzieję, że pozostałe też tak będą wpadały, ale nam tutaj ostro przeciwnik pojechał, 35-30. I od razu możemy sobie spróbować związać tutaj to skrzydło. 10 minut to jest dużo czasu na gry. Ostatnio mi wystarczało tyle nawet w szachach, jak sobie towarzysko parę partii pograłem, więc mam nadzieję, że w warcabach również. Dzisiaj w szachy grałem z Natalią Sadowską, no i powiem wam, całkiem śmiesznie. W ogóle nie ma lepszych filmów na twoim kanale niż te z analizami. Cieszę się, Bartek, że aż tak fajnie. Gram z Dariną Mosienko? O, okej, to ona tak zaczęła... A, szkoła Iwana, tak? 35-30. No tak, ty grałeś z nią Seba w turnieju Szczegolewa, faktycznie. Jak się zakończyło? Wiesz co, w końcówce miała taki nieoczywisty, fajny ruch na chyba wygraną, bo mogła wtrącić szacha, a nie zauważyła tego i dostała mata za chwilę, taka fajna kombinacja poszła. No ale no, liczyła całkiem dobrze, jak w ciągu gry ja mniej więcej jej tłumaczyłem to, co ja wiem, jeżeli chodzi o rozwijanie figur, pionów, jak mniej więcej tę strukturę pionową trzymać, bo tam po laniach ostatnich i tym pamiętnym twoim promocji gońca trochę tam pooglądałem. Nie mam za dużo czasu oczywiście na trenowanie, ale mniej więcej staram się trzymać poziom, grając te kolejne szachowe starcia. Nie jest najgorzej, nie jest najgorzej jak na razie.
Grzegorz, brakuje mi trochę debiutów na kanale. Temat debiutów to jest bardzo trudna sprawa i to każdy mówił od zawsze, bo tak jak kiedyś, kilkadziesiąt lat temu powstała książka właśnie Agafanowa, kurs debiutów, tak teraz dopiero Getmański wziął, podebrał ten temat i napisał książkę Kurs debiutów, potem rozszerzenie do kupienia u Jacka. I debiuty to są tak rozległe sprawy, tak głębokie opracowania teoretyczne, że ja myślę, że fajnym sposobem będzie, kiedy ja będę przemycał trochę tej wiedzy debiutowej w tych analizach. I teraz właśnie czeka na premierę taki fajny już odcinek analiz. Nie ukrywam, że jest on zrobiony z waszych rekomendacji. No i tam bardzo mocno odjeżdżam od tego, co było mówione na początku, co było grane na początku partii i pokazuję, co było grane najczęściej, czyli te teorie debiutowe, które znam i tam w miarę fajną, rzetelną analizę myślę. Wojtaszek Białymi z Carlsenem, widziałem tylko fragment, teraz się przygotowywałem do tych streamów, więc nie wiem, ale chyba remisowo tam coś stało, nie? Wypuszczaj ten odcinek. W ogóle słuchajcie, no od 5 dni chyba mamy daily, codziennie tam wjeżdża coś na kanał. Nie jest to niemożliwe, żeby ogarnąć coś takiego, żeby faktycznie codziennie wypuszczać kanał, bo te film, jakikolwiek na kanał, bo jestem w stanie tych analiz robić więcej w miarę szybko i sprawnie, tak? Mógłbym zrobić tak, że jeden dzień poświęcam, robię 7-8 nagrywek na cały tydzień i wypuszczam codziennie. To na pewno promuje lokowanie kanału w YouTubie i w ogóle to, żeby rosnąć, tylko no, pytanie, czy ta merytoryka będzie wystarczająco dobra. Mam nadzieję, że tak, no trochę tej wiedzy, mówię, mam. Dla mnie to jest bardzo fajny w ogóle sposób trenowania warcabów, żebym ja przygotowywał takie materiały, bo ja sam dzięki temu sobie przypominam warianty, debiuty, sprawdzam bazę, sprawdzam, jak to wszystko się dzieje. Mam tego Turbosa 10, więc mam dostęp do silnika King's Row i Scan od razu w jednym miejscu, więc to praktycznie się też dużo szybciej i łatwiej analizuje. No i dobra, pierwszy taki ruch, który można przemyśleć. Ogólnie to niezależnie od tego, w którym kierunku pobiję po tej wymianie, czy tutaj, to mi się za bardzo ta jej formacja nie podoba, wiecie co? Więc ja zrobię to po prostu w ten sposób, że zagram 6-11. Jak ona pobije na 28, to ja wtedy zajdę na 26. I nie będę się tym w ogóle przejmował. Bo nie ma czym. Dlatego gdzie pobije dziewczyna? Mogłem jeszcze pomyśleć nad jakimś zestawianiem kombinacji w tę stronę. Jakieś z warcabów 64-polowych też chcesz analizować, czy 100? Tylko 100. Jeżeli chodzi o mnie i analizę, wierz mi, nie byłoby merytorycznie, więc odpuszczę i tutaj liczę na innych. Dobra, ona mi pobija w tę stronę. No prosi się, aż zamknąć jej to skrzydło, więc to robię od razu. Żadnych komp nie widzę. A, bo jest jeszcze zawsze to wyjście. A, i zapomniałem o nim. Można było chyba najpierw przeatakować, wiecie? Zdecydowanie trzeba było przeatakować i dopiero potem tu schodzić. Zapomniałem o tym wyjściu z pozycji. Chyba, że nie będzie chciała, ale wątpię, bo to pasywne zejście i potem tutaj wyjście, no to to skrzydło akurat już jest rozwinięte. Książka Getmańskiego jest dla bardziej zaawansowanych. Na początek warto zacząć od Burzyńskiego. Tak, ale w Burzyńskim masz te analizy Radek partii, ale nie masz za bardzo debiutów. Jak tutaj już mówimy konkretnie o debiutach, no to to jest w miarę wymagający temat. Dobra, pójdę tutaj. Jedyne komby, które mogą być, to z tym ruchem, bo tutaj te oddania nie wchodzą w grę. Dwa, potem ten, tu chyba nic nie ma. No dobra, mamy 2 minuty przewagi, spokojnie. Twórzmy te pozycje i myślmy, co dalej. Nikt to ważny. Siemaneczko, siemaneczko. Temat debiutów jest bardzo, bardzo trudny, zwłaszcza w warcabach stupolowych. Bardzo trudny. Dobra, mamy 25 widzów. Mam na liczniku, to znaczy, że na multistreamingu to działa. A czy ja mam tutaj podgląd, czy ktoś pisze komentarz na YouTubie, czy w jakimś innym miejscu? Nie wiem. Fajnie, w ogóle super sprawa, że to nie obciąża kompa, bo widzę, że naprawdę daje sobie radę bez problemu. Wytrzymuje również mój internet. Widzę, 4 osoby są na Facebooku, spoko. 19 na YouTubie i na Twitchu, nie wiem jak sprawdzić oglądalność. Jedna to pewnie ja. Fajnie, że w jednym miejscu mam te wszystkie komentarze i też nie będę musiał jakoś tego specjalnie pilnować. Co Darina? No, jak uda wam się coś takiego tutaj ustawić z tym pionkiem, z kontrolą, to się po prostu białymi opłaca zostawić jak najdłużej, bo to wymienić zawsze można. Ja tutaj mam problemy z wychodzeniem tutaj na przykład z 11 i pewnie będzie rozwijała się spokojnie na tym drugim skrzydle. To, co też bardzo ważne, co zagrała Darina, to zobaczcie to, i to powinna być szkoła arcymistrzowska, czyli zostawienie tego pionka 50. Nie ma sensu go pchać tutaj. On raz, że pilnuje skrzydła bardzo ładnie, on tutaj zawsze zdąży przyjść, a to taki ruch jak ten, to jest strata tempa w rozwoju pozycji i w ataku w tym miejscu. No tutaj na jej miejscu bym jeszcze czekał jakoś z tym wyjściem, tym i dopiero, ale dobra, jak chce teraz, to nie gra. Siemaneczko, Michał, siemka.
Jest cokolwiek, żeby nauczyć się końcówek typu cztery damki na damka i dwa piony, takie podobne. Są stare książki, w nowych nie pamiętam, żeby takie coś było, natomiast to też no, są rzeczy, które trzeba opracować i jakoś wrzucić na kanał w końcu. Siemaneczko, Szymon, bardzo fajnie, że jesteście, tak na spontanie dzisiaj trochę, mówię bardziej testowo. Dobra, zagrała w tę stronę. Co mi teraz spędza sens powiek? Wbrew pozorom ten kamień mi jakoś bardzo nie przeszkadza, ale nie będę się z nim pchał tutaj na 23. Ja jedynkę też koniecznie chcę zostawić. Bardziej bym pomyślał o tym, żeby mniej więcej tu ją ograniczyć na skrzydle, może z tym ruchem. Nie wiem, czy będzie chciała wychodzić, ale nie oddam tej bandy. Tej bandy 26 nie oddam. Dalej może będą takie posunięcia jak to. To już by było odpowiedzialne, bo wtedy już nie będę miał pionów po to, żeby dostawić do Olimpika. Dobra, ten ruch na pewno chcę zrobić. Ten ruch na pewno. No i teraz trzeba pomyśleć, czy walczyć o 24, czy walczyć o 23, ale chyba prędzej, słuchajcie, bym wolał iść w tę stronę, tak i tak, w tej pozycji. Dobra, tu się niczym nie przejmuję, czas mamy dobry, ona ma 5 minut, w końcówce może być jej trudniej czasowo. Alan, witam, poszukuję program wyszukujący najlepsze posunięcie w grze. Wiesz co, nawet nie potrzebujesz programu, możesz to zrobić nawet w portalu tym, gdzie gram, czyli Leadrafts. I tutaj możesz sobie wejść na coś takiego jak analiza komputerowa, tutaj masz narzędzia, analiza partii, edytor pozycji, tam nawet włączysz silnik, to jest taki bardzo solidny silnik komputerowy, który się nazywa Scan i z jego pomocą będziesz mógł spokojnie znaleźć najlepsze posunięcie. Czy ja wygrywam ten turniej? No jasne, że nie ma szans. Jak gadam tutaj, jeszcze bym miał 4,5 godziny, 4,50 siedzieć i gadać, komentować. No ale przynajmniej to jest takie tempo, gdzie nie muszę na wariata się spieszyć i przypominać sobie co chwilę o tym, że no jednak gramy na czas i zaraz mogę mieć problemy. No dobra, tych pionków z pierwszej linii bym teraz nie ruszał. Chyba bym sobie zagrał najprędzej coś takiego. Żadnych gruźb kombinacyjnych mam nadzieję, że nie ma. Krzyczcie głośno, jakby była komba, bo to jest najbardziej newralgiczny punkt mojej gry, jak dobrze wiecie. Może być przeróżnie. Może być przeróżnie. Czy może ktoś mi napisać komentarz do transmisji na Facebooku albo na Twitchu, bo chcę zobaczyć, czy mi tutaj urządzenie multistreamingowe zbiera komentarze. Czy ja będę miał podgląd. Jakbyście mogli, jakbyście byli tak dobrzy, to będę bardzo wdzięczny. Dobra, jest ta kolumna, pytanie co dalej. Czy jakiś taki plan, czy w drugim kierunku? Nie wiem. Teraz tak, zawsze przyjście tutaj będzie się ryzykowało z tym wyjściem. Dobra. Teraz tak naprawdę ona już zagrała wszystkie ruchy, które nie określają jeszcze jej pozycji i każdy kolejny ruch już będzie pewnie musiał faktycznie to określenie im pokazać. Więc co zagrać? Ten ruch, chyba nie muszę się go bać jakoś specjalnie. Chyba nie muszę. Dobra, teraz myślę, że są duże szanse dostać to. I co dalej? Będziemy myśleć zaraz. Warcaby utrzymują się z Damiana, czy ja się utrzymuję z warcabów, no tak. Chciałbym kiedyś w przyszłości, żeby to chociaż było możliwe, nie mówię, czy chciałbym to robić, ale chciałbym, żeby była możliwość utrzymywania się z warcabów. Wierzę w to, że się da. Wierzę w to, że damy radę warcabowo się tak rozwijać, że naprawdę popularność tego sportu bardzo mocno wzrośnie. Taki ruch mnie troszkę teraz zaczął korcić. Tutaj nie mieć tej kolumny to jest trochę wtopa. Ale z drugiej strony ten też wygląda trochę interesująco. Żeby spróbować ją może z tym centrum zostawić. Po tym tak, to raczej nie przechodzi. Nie, tu żadnych kombinacji nie ma. Z tym oddaniem też chyba nic nie działa. Dobra, zablokuję to. Zablokuję to, zaraz będę mógł zawsze zrobić to i myśleć co dalej. Dobra. Bartek tutaj wysyła ikonkę. Chyba nie. Czy ktoś coś pisał na tym Facebooku albo na Twitchu? Żebyśmy sobie sprawdzili, czy to działa. Test czatu na Twitchu. Dobra, Art of Draft dostałem. Dziękuję wam za to. I czy mi się pokazują tutaj? Chyba nie. Jest top chat, czat na żywo. A, multistreaming mogę przełączyć. Dobra, stream chat do read only. Dobra, zaraz możliwe, że będzie działało. Dobra, ten ruch szybko sobie zagram i tak. Przemek Maślona, cześć z Facebooka, widzę, zbiera. Okej, czyli Przemek, cześć z Facebooka, chyba nie widzi, teraz już widzę. A Twitch, czy mi załaduje jeszcze tutaj do tego multistreamingu? No zaraz zobaczę.
Testujemy, testujemy jak najwięcej. Dobra, nie chcę Olimpika, już nie mam szansy go zrobić, więc sobie zagram spokojnie tutaj. Tutaj cały czas przy tej wybitce muszę bić 2 na większość, no ale to jest już taki ruch, który coś tam można kombinować z nim. Co na dalej? No albo to, albo to, albo to, bo chyba więcej opcji nie ma. Jeszcze jest taki pseudogestem, ale potem to chyba nawet takie związania mogą być bardzo... Nie, nie mogą być, bo jest to. Ale nawet takie wybicie by było też może nie, bo jest to. Ale raczej nie byłby to dobry ruch. Dobra, teraz tak, przyjść tutaj i czy są jakieś komby z tym związane? 1, 2 za ten, no są te objazdy. No to co, może zmienimy plan gry i pójdziemy w okrążenie tędy? Czy wyczekać 2 tempa jeszcze w tym miejscu? Kurczę, to też wygląda, powiem wam, nawet całkiem zachęcająco. No, tu. Jadę z tym, wiecie, z tymi 2 tempami dopiero. Chcę ją wyczekać, zobaczymy, co przejdzie. Wracając do multistreamingu, dobra. Czyli tutaj czat widzę z Facebooka, a nie widzę z Twitcha. No to mi się nie podoba. Tutaj jak zrobię odśwież czat, to teraz pytanie, czy pokażę Twitcha, czy nie. Dobra, jest to zejście. Jak ja zagram 3-9, to ona zaatakuje i co z moim tempem? Tu. Atakuję ja tutaj. To mi pasuje. Dobra, 2.30. Gramy spokojnie. Gramy spokojnie, wszystko ok. Tak, pisaliście, czy widać te na Facebooku? Na Facebooku widać. Bardzo dobra jakość napisał. A, dobra, załadowało mi Twitch, super. To Twitch mi tutaj ładuje osobno, a tutaj YouTube. Dobra, czyli z opóźnieniem, ale wszystkie komentarze się pokazują. Rewelacja. Rewelacja. No dobra, i co z tą kolumną? Teraz po tym zejściu i tym oddaniu. 1, 2, 3. Tu jak pobiję do tyłu, to ta jedynka będzie mocno ograniczona. Więc nie sądziłbym, że da radę to zrobić. Więc wiecie co? Jadę tędy. Też mam przewagę czasową, te 2 minuty, to nie będę chciał upraszczać pozycji. Zobaczymy, jak wyjdzie. Ten ranking Rapid to w ogóle mam kosmiczny, 1682, ale widzę, że mniej zawodników gra na to tempo, wszyscy preferują krótszy czas, więc... A, przecież jest tu zrzutka jeszcze z kombą. Czyli teraz komba działa, bo mi tu odda i tu i wtedy dopiero tu. No i znowu potwierdza się to, co mówiłem, czyli jednak ta moja gra kombinacyjna jednak jest moim konikiem. A, nie widzi na szczęście. Na YouTubie mam słabszą jakość. Okej. Czyli najlepsza jakość jest na... Na YouTubie masz słabszą jakość, tak? A tutaj nie możesz przełączyć na 4K na HD. Ja mam normalnie HD i u mnie trzyma ta jakość. Więc nie wiem, czemu u ciebie tak. Tu. Tu jest zrzutka teraz tych 2. I potem tego pionka. To może nie będę już kombinował, chociaż teraz w każdej konfiguracji mi ona będzie groziła tą kombą. Tylko nie przy tym ruchu. Dobra, muszę teraz, żeby nie wpaść na kombę żadną, uciekać. Na YouTubie jest ok, masz 1080p. No dobra, jest Full HD, taki miał, powinien być obraz produkowany. A jak na innych platformach z jakością? Dobra. Tu jej dam wymienić, ale chyba nie mam tego nawet jak uniknąć. Tu, chociaż mogę tędy spróbować uniknąć. Dobra, nie upraszczamy. Jak jest na innych platformach z jakością, od razu możecie im powiedzieć. Tego Nightbota jeszcze jednego cały czas mam błędnego, będę musiał poprawić. Lepiej wpadać, tak jak ty, niż tracić piona w 4. ruchu na Mistrzostwach Świata 1-2, jak Trofimow. No dziwne to było, że zawodnik na takim poziomie zdarzyło mu się w ten sposób. A, teraz robi te komby. No i teraz ta komba działa dużo lepiej. Musiałem w końcu wpaść w tej najeżonej pozycji. No a dobra, spokojnie, to jest rozgrzewka, zaraz będzie odkucie. Teraz jeszcze na czas przecież można wygrać, jeszcze te pętle się stawiają. Także na spokojnie. Jest to wyjście, jakby nie patrzeć. Dobra, to ja zagram tu, no i tutaj jeszcze ją pomęczymy tę minutę. Tędy, dziewczyno, mówisz, tak? No nie mam jak cię tutaj ograniczyć sensownie. Pozycja jest przegrana, ale może w tym niedoczasie coś odwali głupiego. Kto wie. Nigdy z tym w końcu nie wiadomo. Nigdy z tym nie wiadomo jak jest. Jak w co? Wymieni tego pionka, czy będzie coś kombinowała? Wymienię od razu. To ja sobie tędy wyjdę.
No ładna kombinacja, bardzo ładna kombinacja jej wyszła w tym wariancie. Dobra, to z szacunku już teraz dalej tego kontynuować nie będę. Zrobiła tę kombinację naprawdę fajnie. A, bo tu można buletem gra, tym buletem, berserkiem grać, tak, Szymon? Bo Szymki od razu wjechał chyba na grubości. Widzę, że też nasi widzowie czatu to z połowa pewnie frekwencji turnieju, bo już widzę Domin, Wikolo. Raduś, to ty? 2-2-4. Nigdy bym tego nie dojrzał. Właśnie kombinacje są najpiękniejsze w tej grze. Dlatego mega, mega, mega to wszystko wygląda. A, Wikolo to Wiktor, dobra. O dobra, mi tutaj już YouTube'a nawet załadowało do tego, do multistreamingu. Dobra, no to fajnie. W takim razie nie będę musiał tam przeglądać na wszystkie strony. Bestu na Twitchu napisał, na Twitchu też jest 1080, czyli Full HD. Dobra, to nie ma jakiegoś dużego napisu, już się wszystko chyba załadowało. Komputer jak tam wytrzymuje, chyba jeszcze żyje. Teraz dostałem dopiero powiadomienie mailowe o tym, że zaczął się stream. Frekwencja 20 osób, 8 osób łącznie, więc dziękuję Wam za to, że to popołudniowe, sobotnie, popołudniowe, sobotnie, sobotni, popołud, sobotnie, popołudnie, nie wiem nawet jaka aura na zewnątrz, spędzacie ze mną przy warcabach, na pewno miło. Tak górnolotnie od razu założę. Co mi jeszcze powiecie o tych analizach? Może powiecie mi, czy coś tam powinienem poprawić, czy te odcinki powinny być krótsze, czy te odcinki mogą być dłuższe, czy poruszać jakieś, nie wiem, tematy, których tam nie poruszam, czy jest okej, czy bardziej powinienem wchodzić w taką, nie wiem, jedną konkretną pozycję kluczową i tam ją rozdrabniać na wszystkie strony. Bartek mówi dłuższe, ciekawe, czy reszta jest tak równie tego samego zdania. Dobra, zrobię tego berserka i będę grał teraz szybko. Mój przeciwnik tak naprawdę ma 10 minut. Jak ja robię berserka na rapidzie, to tak naprawdę gram blicem, nie? Chyba, że tutaj, bo tutaj chyba od 7 minut jest rapid. A teraz zaczynam debiutem właśnie podobnym jak w partii, którą przeanalizowałem, która czeka na publikację. Myślę, że jutro ją wypuszczę. Rozdrabniać się na wszystkie strony. No, wiem, Bartek, że to by odpowiadało, ale coś czuję, że jednak reszta mojej publiki jednak by takiego rozwiązania nie chciała. Tutaj się prosi o jakieś kombinacje, jakieś coś tutaj ten, ale chyba nic nie ma. No dobra, zaraz będziemy wybijać tutaj z tego związania. Fajne trzy analizy zrobił Boomstra na swoim kanale, ale tylko trzy. No wiadomo, że Boomstra to jest poziom w porównaniu do mnie level up, 15 razy, ale też odbiorców potencjalnych jego analiz pewnie jest mniej niż tych moich, a ja też chcę trafiać do ludzi, którzy jeszcze z warcabami tak dużo wspólnego nie mają, bo mam nadzieję, że będą aktywniej grali. No i bardzo duży ruch się naprawdę zrobił na kanale, chociażby po tej analizie właśnie Karolka z Karolka Karola. Teraz się muszę poprawiać, obiecałem mu z Leonem i przez to, że ten właśnie odcinek wpadł w algorytmy. Bardzo duży ruch na kanale, bardzo dużo odbiorców i tam dużo takich pytań podstawowych. Grzegorz napisał, że lepiej więcej krótszych. No spoko, więc zdania podzielone. A coś jeszcze na temat merytoryki, czy właśnie któryś konkretny moment partii powinienem lepiej z waszym zdaniem opisywać, albo właśnie się skupiać, czy to, nie wiem, na... Czy skupiać się na przykład na właśnie debiutach bardziej, czy na grze środkowej, czy na końcówkach, bo to też dla mnie wszystkie takie wskazania z waszej strony no, są bardzo istotne i chciałbym wiedzieć jak najwięcej, jak wy na to się zapatrujecie jako widzowie. Nie wiem, czemu mi ukryło Bartek twój komentarz teraz. Wszystkie momenty partii porówno. No tak chyba mniej więcej na razie staram się robić, że tam nie ma specjalnej atencji. W tej partii, która będzie, na pewno trochę więcej poopowiadałem o debiutach, ale dlatego, że ona się zakończyła kombinacją, więc tam nie było dużo do mówienia o grze środkowej. Ale przez to, że była kombinacja, no to mogłem trochę właśnie o debiucie więcej powiedzieć, a odcinek tak wyszedł chyba około 24 minut. Więc spoko. Im ciekawsza i ostrzejsza pozycja, tym więcej analizy. No oczywiście, że tak. Wtedy można się rozdrabniać. Można wchodzić w tyle różnych tych wariantów w trakcie gry, że masakra. Można by spędzić pewnie cały dzień analizując jedną partię, tak fajnie, dobrze. Dobra, teraz taka fajna sprawa, bo tak, jest ta kolumna, on tutaj zaraz będzie mógł wybić, ale pozbawił się pionków 5 i 1. A jak wasz przeciwnik nie ma tych pionków 5 i 1, to bardzo dobrze się wbijać tutaj, na 23. Ten pionek momentalnie się staje dużo, dużo silniejszy niż wcześniej. Mam tylko nadzieję, że jakieś forsowne ataki nie poprzechodzą mu, bo tak to generalnie pozycja jest, wydaje mi się, silna. Dobra, coś takiego może by wchodziło w grę. A, bo ja gram tym, berserkiem, to nie będę dużo myślał.
Co nie? To nie ty w sensie, tak? Radek mówisz? Czy coś innego masz na myśli? Woda z cytrynką. Nawet jak się skupisz na czymś, to dobrze, mówi Bartek. Okej. Dobra, tutaj znowu takie jakieś podwójne się aż prosi warianty na kombi, na komby, ale chyba nie ma nic. Dobra, może coś takiego zagram. Nightbot widzę. Dobra, wszystko mi chyba fajnie zaciąga. Szymon, jak ma nowych odbiorców, to lepiej na samym początku się skupiać. Mówisz na debiucie, na debiutach bardziej zależy osobom początkującym z warcabami. Na pewno ludzie, którzy zaczynają, to chcą też wiedzieć o takich podstawowych łapkach, kombinacjach, więc tego też się postaram trochę dorzucić, bo na pewno jest to ciekawa forma. Kurczę, a tutaj było coś takiego fajne na atak, jeszcze taka większość. Ona w sumie dalej stoi. To ja zagram tutaj, tylko potem nie ma objazdu na kolejne dwa piony. Ajajaj. To może zagram tędy, mając nadzieję nie wpaść, bo to może być ruch, który wygrywa dla mnie kombinacją potem, nie? I teraz ma w dwie strony do bicia 4, ja mam tempo, mogę odejść, tutaj to złapać i wygrać po tym ataku. No fajny ruch z tą kombą. No tak naprawdę ten ruch, no to już mi na rękę, bo przynajmniej to nie będzie działało, nie? Z groźbami. Ale też po tym nie mogę grać tutaj, no bo jest zawsze ta zrzutka i te dwa jeszcze. No dobra, to muszę w takim razie kombinować. To pytanie, którędy? Czy tędy, czy tamtędy? A może tutaj pomyśleć o jakiejś aktywizacji tego prawego skrzydła? Już za bardzo nie widzę jak. Zagram na razie tutaj. Chociaż teraz ten ruch może działać. I chyba działa. No tak, nie doliczam tego cały czas. Pij wodę z cytrynką, bo dziś wchodzę do Lidla i kola za 7 zł. Proszę, właśnie woda z cytrynką, to pewnie zauważyłeś, że pita. No to nieźle w takim razie, ten podatek cukrowy dobija. Ale to są chyba już takie standardowe ceny. Musimy się po prostu do nich przyzwyczaić. No dobra, zagra mi na 24, to chyba lepiej. Kurczę, teraz to mi się prosi coś takiego. To jest chyba dobry ruch, o ile po tym będę mógł jakieś zejścia tutaj zrobić. Czy on nie ma jakiejś większości sensownej? Tak na szybko to nie widzę. Chyba mogę tutaj wejść, nie? Tak, ta większość nie działa, ta nie działa. Tutaj jest bez sensu, tu jest bez sensu. Chyba jest ok. Graj to YOLO, no pewnie, że tak. Dla początkujących ok, ale Radek, bo tych komentarzy jak jest dużo i tak jak piszesz się z opóźnieniem, albo ja z opóźnieniem je przeczytam, to ja nie wiem, do jakiego kontekstu się odnosisz tam, więc musisz mi powiedzieć dokładnie, troszkę krócej, ok. Że dla początkujących jednak krótsze materiały niż te pół godziny na przykład. I tak skracam, bo ten pierwszy odcinek analiz, który zrobiłem, on jest mocny tam teorią, nie? Bo to partia z Mariuszem, tam to sporo wiedziałem i tam tę partię po prostu wcześniej już miałem przeanalizowaną. To tam powiedziałem ponad 40 minut, tak wyszło, ale starałem się też mówić w miarę sprawnie. Potem była partia 37 minut, teraz wczorajsza analiza to chyba było 30 minut, ta, która przyjdzie jutro najprawdopodobniej 24 minuty, więc tam trochę udaje mi się skrócić, ale też trzymając takie sensowne tempo, no ciężko zrobić materiał krócej niż te pół godziny z warcabów stupolowych, jeżeli nie było rozstrzygnięcia jakiegoś kombinacyjnego właśnie. Radek myśli od 15-20 minut. Natalia w emocji już pokazała, co o tym myśli. WTF tak zwany. No ciężka sprawa z tym. Naprawdę ciężko zrobić analizę partii stupolowej w takim czasie, wiecie? Bo zgubię pewnie tempo i będę dużo ruchów mówił po prostu tak bez komentarza. Takie jest moje zdanie, że to będzie ciężkie technicznie, ale pewnie da się zrobić, jeżeli będzie takie zapotrzebowanie. Pamiętajcie o tym, że możecie wszędzie mi czy w wiadomościach prywatnych, czy patroni w grupie Orły Reszki zgłaszać propozycje partii, jak najbardziej jestem na nie otwarty. Chyba większość z tego, co powstało właśnie na kanwie propozycji. Odcinek analiz z Martą 50 min też był super. Teraz, wiesz, nie jestem zadowolony z jakości, jak ona się rozwija na kanale, bo coraz bardziej podoba mi się to, że to lepiej chyba wygląda, ale to normalne, że trzeba się tego nauczyć w końcu. Tym streamerskim samoukiem jestem od samego początku i nie od razu Kraków zbudowano. Nawet myślałem przez chwilę, żeby usuwać te stare analizy, ale jak mówisz, że wam się podoba, jak ty mówisz, że ci się podoba, no to czegoś takiego nie będę robił.
Dobra, jest atak. Pytanie, czy ja mogę jakoś to kombinacyjnie wykorzystać, jakieś takie wejścia, coś takiego nie działa. Tu żadnych większości nie mam przez moje podchwycenia. Co by było, jeżeli bym odszedł? To po tym jest zawsze to, nie? Więc to jest spoko opcja. Po tym dalej mogę wchodzić tu. Tutaj nie widzę żadnej komby. No pasuje mi to. Po tym gram tu. A można by nawet, nie no, można pomyśleć nawet o odejściu, jeżeli też nie ma kombinacji. Tutaj są takie fajne objazdy, kurczę, ten, z Napoleona, że tutaj ten i pojechać takie coś mi, nie? Te moje pionki, jest ryzyko. Nie usuwaj, bo cię zabiję. Dobra, nie usuwam, nie usuwam, spokojnie. Jak tak mnie atakujecie, to nie będę usuwał. To jest zawsze jakaś tam porcja wiedzy, która zostaje w sieci i można sobie do tego wrócić i zobaczyć tę analizę jeszcze raz. Jak ktoś nie chce długiego, to może oglądać w części. Jak też tak robię, że włączam nieraz film do połowy, potem dodaję do playlisty i kończę w inny dzień, to spoko. Ostatnio Bartek Socha mi napisał, że ogląda moje filmy na prędkości półtora i że teraz się dobrze ogląda. Można jeszcze w ten sposób robić. Jeżeli ktoś by chciał inspiracji na to, jak oszczędzić czas. Ale nie, no wydaje mi się, że mówię całkiem szybko i tam, jeżeli chcemy głębiej zrozumieć, popatrzeć na to dokładnie, co mówię, to może być problem. No właśnie, też dobry sposób. Możecie śmiało oglądać na prędkości półtora, na dwa. Jak mi powiedział o tym, to ja zacząłem inne filmiki oglądać, też przyspieszone. Więc ta funkcjonalność akurat jest spoko, bo słychać w miarę wyraźnie, tam się nie gubi jakości dźwięku. Dobra, jest tutaj. No i co jest po tym, kolego? W ciemno tutaj gram. Tu pobiję tu. Tu jakieś zrzutki. No nie wiem, jest widmo tego, że biję tutaj. Mam 1,40, czyli relatywnie dużo czasu mam tę końcówkę. I co dalej? Bo nawet jak mi tutaj zabijesz, kolego, te dwa, no to ja się tutaj niczym nie boję. Po tym to nawet mogę się skusić. No kurczę, też chyba nie będzie miał tempa, jak pobiję tutaj. Po tym biję do tyłu. Nie ma tempa. Dzień przed maturą słuchałem wszystkich streszczeń lektur. Na razy dwa. Można i tak. Dobra, co tu pan wymyślił? Co trzy pionki mi pan chce zabrać? A nie, tutaj jest, ale to też nie przychodzi. Jeszcze jest to, ale to bije tutaj. Mam cztery piony więcej, więc ta partia musi być już wygrana, bo tutaj nie widzę sensownej kombinacji dla ziomeczka. Ile tego materiału mi tutaj chce poświęcić? A tutaj zmieni tempo. Dwa, cztery, ten. Jak będzie w pionach, będę miał jednego więcej. Trzy więcej. Jeden za trzy. Cztery. Dobra, mam jednego więcej. No to i tak gorzej niż myślałem, że będzie. Poddaję się po tym. Dobra, wygrywamy. 12, 20 zawodników już gra. Jak wy tak szybko kończycie tę partię? Dwa, dwa, cztery, cztery. Jakim cudem? Sebalo już cztery partie zagrał. Jak ja, mi się wydaje, że gram szybko. Z Dariną jedną partię i drugą teraz dopiero skończyłem. Sebastian Półtorak. Witam, jestem szachistą, ale też się interesuję warcabami. Bardzo mi miło, bardzo fajnie. W ogóle szachy i warcaby to są dwie tak piękne dyscypliny, że bardzo fajnie można się przenikać. Ja mogę na spokojnie. Bardzo mnie też szachy ostatnio zainteresowały. Zacząłem sobie tam trochę przesuwać na chesscomie. Ktoś mnie w komentarzu ostatnio pytał, czemu nie na Lichess czy tam Lichess. Sobie może poprawię swoją wymowę na Lidrafts, a nie Lichess, a nie Lidrafts, sorki. Więc z szachiści, z warcabistami naprawdę bardzo fajnie, myślę, mogą się wymieniać, uzupełniać i odkrywać piękno jednego i drugiego sportu. Dlatego bardzo się cieszę, Sebastian, że jesteś i zapraszam oczywiście, żebyś tutaj wpadał częściej. Myślę, że trochę tego kontentu dla również szachisty będzie. Szymkie, proszę. Gramy na berserkach, Szymkie? Dawaj. 1263, co ty, jakieś wtopy zaliczyłeś na dzień dobry? Jest ktokolwiek, kto mówi Lightdrafts? No właśnie nie, ale chyba się powinno tak mówić. Chyba to przerabialiśmy, nie? Dobra, to lecimy. Bijemy się na 5 minut i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Proszę, Szymkiem mi tutaj zaczyna 33-29. Najczęstsze odpowiedzi to 19-23. No i tutaj albo liczyć na to, że przeciwnik zacznie Rosenburgiem, ale ja dzisiaj może zajdę na bandę i pójdę w okrążenie. Tutaj też Keller, albo zejście do rogatki sejbrancowskiej jest fajną grą. No zobaczymy w tym debiucie, jak się Szymki odnajdzie. Teraz klasyka, teraz albo wyciągnie jeszcze jednego, albo od razu zagra 32-28. Mogę ci dyktować, co możesz grać. Od razu zagrywa 32-28. Spoczko. Ja w kolejnym ruchu 17-21 na 90%. Zgadza się. No i co nam teraz Szymkie? Tu się albo wymienia 37, albo 38. Dobra, wjeżdżam z atakiem.
Co zrobisz? Zasłonisz czy obronisz? Czy 32-27? 32-27. Dobra, jedziemy z tym koksem. No to ja cyk 11 sobie wyciągam. Ta pozycja skończy się w klinach. Ja sobie tutaj wybiję. A Szymkie co nam zagra? 35 czy 33? 33. Dobra. Tu. Z tego, co mi się wydaje, to chyba mogę tutaj to zasłonić, żeby jakoś też pozycji możliwie nie upraszczać. Białecki Kamil, dobry wieczór, panie Damianie. Jakie dobre chłopaki zawsze mi witają. No to ja muszę i również też odpowiedzieć. Dobry wieczór, siemaneczko. Co nam tu chłop wybijać przyjechał? Ładnie to tak, Szymkie? Rozbijać w pył pozycję? No dobra, to w takim razie my próbujemy, może tutaj spróbujemy jakoś pójść na to długie skrzydło Szymkie, bo jak sobie podzielimy warcabnicę mniej więcej tutaj w prawą stronę, to ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć pionów. My też mamy pięć, to przerzucamy. Czy da radę jakoś to skrzydło wykorzystać? Nie wiem, zobaczymy, ale gramy szybko, ze strachu. Nie ma strachu, trzeba wchodzić w te ostre pozycje. A teraz w tych partiach towarzyskich to już w ogóle. 27 widzów łącznie, tutaj tak szybko kontroluję, czy ktoś mi coś pisał na innych miejscach streamów, ale nie. Cały czas ta widownia koło 4 się trzyma na Facebooku, co też nie najgorzej. Na Twitchu mam dwóch widzów, pewnie mówię łącznie ze mną, więc zakładam, że nie jest najgorzej. Ciekawe, czy to pomoże w tych zasięgach, ale tak to no. Prawie 30 osób jest, łącznie to sumując, więc jeszcze raz wam bardzo dziękuję. Pamiętajcie oczywiście, gdziekolwiek oglądacie, o tych łapkach w górę, bo to pomaga w pozycjonowaniu. Z góry za wszystkie bardzo wam dziękuję i będzie łatwiej trafiać do nowych odbiorców naszych warcabowych treści. No właśnie, mnie się boisz, dobrze Bartek pyta. No. Widzisz, jaki ja tutaj poziom na streamach pokazuję. Teraz nam zagrał w tę stronę Szymon. No i powiem ci, no nie chcę ci oddawać tej kontroli nad 24 i nie chcę atakować, bo ten klin by był silny. Więc po prostu zagram tutaj, mając na uwadze to, że pionek 5 jest odstający i dosyć słaby, ale z drugiej strony 50, znaczy 45 i 40 też jakoś w partii nie grają. Okej. Tu sobie pójdę na 21 i to zostawię. I pionka 1 trzeba go zostawiać, w ogóle się nim przejmować. Absolutnie on nie jest nikomu potrzebny do gry, za to trzeba, nie tracąc temp, działać na drugim skrzydle i lecimy z tym koksem. Jakie my mamy w ogóle bilanse między sobą, Szymkie? Ty masz 9 do 6 na plusie ze mną. Co teraz mi chcesz zrobić? Chcesz mi to zaatakować tym 36? No zaatakuj, chłopie. Na pewno dobrze go w końcu wyciągnąć, ale teraz dopiero się ruszę tą jedynką. No i co? Po twoim zejściu ewentualnym na 26 już zdążę ustawić puszkę czyżowa. Puszka czyżowa to oczywiście działo. Dobra, mam to, więc tutaj żadnych twoich ruchów typu 40-34 się nie boję. Tym bardziej w takiej konfiguracji. No i co? Ajajaj, może się pospieszyłem. Chyba lepsze było iść pionem 8 na 17 planem. To nie była potrzebna klasyka w tym miejscu. A co nam tutaj Szymon wymyślił? Kurczę, taki no dosyć agresywny ruch, powiedziałbym. Teraz aż się prosi tutaj pójść po tym skrzydle, skoro mi taką przestrzeń tutaj zostawiasz, chłopie. Hopie, hopie. No i dobra, i co tutaj robimy? Tu się wbijać? Czy się nie wbijać? Chyba spróbuję się wbijać. Rogatkę grałem z Natalią, fajna partia. No to podrzuć mi, Radek, szczegóły na Messengerze na przykład. Dokładnie kiedy to było, który rok? I czemu przegrałeś? Żartuję oczywiście. Cyk, cyk, cyk. Dobra, tutaj się tego nie boję. Tu sobie zaktywizujemy 15. Trzeba jak najszybciej te pola centralne mieć kontrolę nad nimi. Zwłaszcza w klasyce to 24 jest tak bardzo ważne. Nie możecie absolutnie próbować oddawać kontroli nad tym. Teraz jakby chciał jakoś Szymek tutaj się ustawiać do kolumny, to też ja jestem szybszy. Więc spoko. Myślę, że nawet... No dobra. Tutaj będzie bardzo określał każdy ruch kolejny Szymka. Czy to będzie 39, 33 czy 48 w którąś stronę.
No, nie wiem, ma taki ruch na przykład jak 48-43, który zabrania mi zagrać 16-21, a przez to wymusza na mnie to, żeby pójść tutaj. Ale z jakimi konsekwencjami się to dzieje? No ciekawe. Dobra, wychodzi nam z pozycji. Wychodzi nam z pozycji. Dobra, tu. Co jest po tym wyjściu i potem? Tu. No to jest zawsze tu. Albo zrzutka i tu dopiero. No ale potrzebuję trochę tej przestrzeni, bo mnie tutaj przydusi chłopak, jak sobie pójdę prosto. Tu jest tak. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy, zobaczymy, dokąd to nas zaprowadzi. Albo tak, albo tak. Dobra. Teraz tak. Po tym ja jestem na tempie. Tutaj chyba nie ma sensownej większości. Więc to mi też odpowiada. Dobra. Czy jestem w stanie coś tu zrobić sensowniejszego niż to? Chyba nie. Kurczę, ale dobrą pozycję jednak Szymkie dostał po tym wszystkim. Na jakiej stronie ty wyszukujesz tę partię? Czy Turno Base, czy Turbo Dumbase? Turbo Dumbase zdecydowanie. Turbos to jest jednak potężne narzędzie i naprawdę polecam je każdemu. Teraz oczywiście droga sprawa kupić na przykład Turbosa najnowszego. Jeżeli się nie miał wcześniej, to 200 euro. Ale no powiem wam, że jest w ogóle bez podjazdu w stosunku do innych takich warcabowych narzędzi do trenowania i w ogóle. Tutaj te żadne większości nie miały sensu. Dobra. I co dalej? I co dalej w tej pozycji? Minuta do minuty 35. No, pachnie we wszystkie strony remisem, ale zobaczymy. Jak to zawsze mówił Bartek Gronowski, na remis trzeba zarabotać. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Zobaczymy, czy ten pionek jakoś bandowy mi tutaj będzie pomagał, przeszkadzał. Teraz jak wymienię, to już jest po ptakach. Bo już chyba nie będzie jak się przerwać. Z drugiej strony opozycja. Czy jestem w stanie jakoś przejeździć tu? Nie wiem, tutaj muszę wymienić. Bo za mało tych temp do przerywu szybkie by zostało. Polecam wam bardzo Turbo Dumbase'a. Naprawdę genialne narzędzie. Macie bazę wszystkich partii, a teraz jeszcze w tym nowym Turbo Dumbase'ie macie możliwość wyszukiwania po specjalnych wartościach. Tam jeszcze nie jest uzupełniona ta baza danych, ale cały czas ją uzupełniają i powiem wam, że jest po prostu sztos. Jest potężna. Jeżeli tam już te wszystkie metadane będą uzupełnione, to naprawdę mistrzostwo świata. No dobra, tu jest chyba remis, już nie ma co się męczyć. Wracamy do turnieju, więc Szymkie nas zastopował. Co tu się dzieje z przodu? Galero. Jak wy tyle partii gracie? Naprawdę nie wiem, dopiero jestem po trzech. Dobry wieczór, powodzenia. Powodzenia chłopaki, jeszcze może napiszę na czacie. Napisałem Enter i skasowało. Dobra, idziemy z berserkiem. Teraz gramy z jakimś ziomeczkiem z mniejszym rankingiem. Rustam z Rosji. Greetings from Poland. Thank you very much. I'm better in English than in Russian, so I will answer you in English. So I'm sorry for that, but I don't want to ruin your beautiful language with my pronouncing. Dobra, mamy Kellera, zobaczymy jak dalej. Moje ostatnie Mistrzostwa Polski, zabrałem jej pionka, tam jest dużo teorii debiutowej. A kiedy były te twoje ostatnie Mistrzostwa Polski? Pamiętasz, Radosławie? Przeciwnik ma mały ranking, ale na razie pierwsze ruchy Kellera robi zgodnie z teorią. Zobaczymy jak to się potoczy dalej. Chorob cioci go wie. No dobra, zmienia teorię, bo jednak wybija, no tego to nawet w książkach żadnej chyba nie uraczymy. Mało kto kontynuuje w ten sposób. Siorbnę sobie wodą z cytrynką i lecimy dalej. Bartek, czemu nie powstają nowe warcabowe memy? Tam skończyła się baza. Siemanko, Anetko, miło ci widzieć. Skończyły się już inicjatywy ze stworzeniem nowych memów warcabowych.
Trzeba dorzucić jakieś pożywki. Teraz jesteś naszym nadwornym memiarzem po tych pierwszych swoich próbach. Jeżeli ktoś chciałby popatrzeć na te warcabowe memy, to zapraszam do grupy Promocja Warcabów, bo tam po tym jak zarzuciłem pomysł, żeby zrobić może jakiegoś mema na konkurs, który robili na PZ Szach z uwagi na chyba przekroczenie, nie wiem, czy 10 tysięcy subskrybentów, czy po prostu taki konkurs w ramach urozmaicenia transmisji Stata Steels, to ta promocja warcabów stała się ciekawym miejscem inspiracji warcabowych memów, które powstały przede wszystkim z ręki Bartka Manińskiego. Grupa jest otwarta, więc jakbyście chcieli wbijać, to wbijajcie śmiało. Brakuje szablonów. No na tych sprawach memowych się nie znam, więc nie wiem. Jak jest w ogóle dzisiaj z dźwiękiem? Nie jestem za głośno, za cicho albo coś? Bo chyba wróciłem, tutaj nagrywałem analizy chyba na tym kompie, to chyba wróciłem do starych ustawień, czyli gdzie mam trochę ciszej ten głośnik. Dźwięk jest spoko, dobra. To dobrze to słyszeć, że jest dobrze z dźwiękiem. No dobra, przeciwnik tutaj mi się trochę porozrzucał. Mi się całkiem podoba ta moja pozycja, nie widzę tutaj słabości. Ja zawsze mogę zmienić rodzaj gry, mam jakieś takie wymiany do centrum albo po prostu wymiany tego klina i spróbować go związać, wziąć w kleszcze, więc zobaczę dopiero jak mi zrobi tutaj te kolumny, to będę myślał, czy tutaj coś zmieniać, czy tak zostawić. Tutaj może być nawet fajną opcją zagrać 7-11 i mieć opcję tej wbitki tutaj, całkiem agresywnej. I chyba tak zrobię, 3-51, to lecimy. Magda Pawłowska, dzień dobry, siemaneczko, cześć wszystkim, z moim opóźnieniem, ale dołączam do streamu, jest i Krzysiek Kaczmarzyk, witam wszystkich bardzo serdecznie, cieszę, że jesteście i bądźcie jak najdłużej. Dzisiaj sobie pogramy testowo, jesteśmy na trzech platformach, jesteśmy na Facebooku, Twitchu i jednocześnie na YouTubie oczywiście. To jest taki ruch, który w ogóle sprawia, że no ja muszę tutaj zagrać, ja muszę to wymienić w tę stronę. Zobaczcie, co tu się dzieje zaraz. A nawet już przeciwnik chyba o tym wiedział i zrobił primowa. Nie może teraz atakować. No i automatycznie powiem wam, że teraz mój plan będzie taki, żeby zejść tutaj dwa razy i potem spróbować raz zaatakować tego klina. No jak wyrwę mu tego pionka, no to mam te kombi na damkę z tym oddaniem, wyrwaniem tego i pyk, pyk, pyk. I taki jest plan na jakieś 70 ruchów do przodu. Czy się uda zrealizować? No zobaczymy. Ja jestem w stanie nawet tutaj ponieść jakieś tutaj straty materialne, nawet czasami oddać tego pionka, jak mi zajdzie jakoś tutaj tu z atakiem, żeby tylko mieć więcej korzyści na drugim skrzydle. A teraz jeszcze zagrał tak, że ja po tym ruchu będę miał jakieś dodatkowe kombinacje, bo jak zagra tutaj, no to ja mam tą zrzutkę 1, 2, 3 i biorę 5, więc mógłby tutaj zagrać, mogłoby się efektownie skończyć. Nie mam nic przeciwko temu i byśmy lecieli sobie na spokojnie dalej. Teraz jak zagra coś takiego, ja zagram tutaj, on wyjdzie tutaj, to znowu fajne kombinacje z tym oddaniem. 1, 1 do tyłu, bicie, bicie, bicie i zabieram 2, jest wszystko, gita jest wygrana, nie? Widzicie to, proste, z pionkiem więcej. Czasami się śmieję z tych streamów szachowych, zwłaszcza u panów Paklezy z gośćmi, jak właśnie tych strzałek ładują 15 i szachiści ogarniają, ale ja biedny nie, co zrobić. Dobra, zagrał nam tamten ruch, tak jak mówiłem, nie wpadł na kombinację, no to ja teraz mogę śmiało ładować w tę stronę. Dawno temu w Lututowie. No kurczę, to w takim razie Natalia ostatni raz w Lututowie, bo w Lututowie był 2016 rok, wtedy wygrał Damian Jakubik. No ale wtedy Natalia nie grała, więc na pewno nie była to ta partia. Natalia była w 2015 w Lututowie, więc może wtedy, co? Ty grałeś tam w ogóle? No i co? I słuchajcie, no ten mój plan aż się prosi o realizację. Nie widzę zagrożeń, no i widzę, że ten atak tutaj działa jak najbardziej. Nie może kolega wyjść tutaj w żaden sposób. Tutaj cały czas atakować nie może, bo jest tutaj i tutaj. Wyrywam tego piona. I idę na damkę, no więc ta pozycja, myślę, że mogę zaryzykować, że już jest wygrana. Nie będzie to może łatwe, ale chyba szanse na wygraną duże są. Przez tego podwieszonego na polu 44 i 43. O ile nie wpadnę na kombę, bo oczywiście to też się czasami zdarza. O kurczę. Chyba się pospieszyłem, jak zwykle. Z tą moją deklaracją, bo teraz jest groźba wybicia tutaj i groźba tutaj, no to chyba przesadziłem. No i trzeba wychodzić. Nie no, dalej chyba powinno być dobrze.
Chyba dalej jest wszystko w porządku, bo tak, nawet po tym jest tutaj taka większość, 3 za 3, bo musi być tutaj, ale od razu moja damka jest łapana, więc to nie jest rozwiązanie. Ale może jest jakaś inna komba? Nie, tam, ale tam nawet mogę obronić po prostu spokojnie i zaatakować później. Chociaż po ataku jeszcze teraz taki ruch się pojawia. To też jest całkiem ciekawa opcja. Mam 2,50. No, zobaczymy. Wyślij mi linka koniecznie. Wyślij mi linka i działamy. Jopa wjechał nam z donajcikiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. I nasz cel. I szanse na rozwój kanału nam się tutaj rozwijają. Dziękuję ci bardzo. Pozdrowienia z Warszawy. Z powrotem do Torunia lecą. Jopa to oczywiście nasz patron, również kanał wspierający. A ci mają specjalne bonusy. Mogą filmy sobie pooglądać wcześniej, mogą sobie pograć ze mną na streamach, więc zapraszam do wspierania kanału albo przez Patronite, albo przez tutaj przycisk wesprzyj. O kurde, jaki ten ruch teraz ziomek wymyślił, no bo tak, oddawanie tutaj, no i potem kwestia tego, czy da radę tę damkę zniszczyć. Jak ja oddam te trzy piony i wezmę trzy, no to w pierwszym ruchu to nie działa. Tutaj jest 2 za 1, to mam pionka więcej, a oddanie tego pionka w żaden sposób nie wchodzi w grę. Kurczę, no nie wiem, wydaje mi się to działające. To jest 3 za 3, więc wydaje mi się, że to po prostu działa. Nie ma co myśleć, trzeba grać. Te moje piony wydaje mi się, że stoją na tyle bezpiecznie, że tam nie ma żadnych kombinacji ani problemów. Na jakiej stronie gram, pyta Luszek, jeśli dobrze wymawiam, to jest leadrafts.org, napiszę na komentarzu. Tylko zbiję, bo tutaj gram na berserku. Najfajniejszym, zaryzykuję to stwierdzenie, portalu do gry Wywarcaby i podlinkuję, przypnę ten komentarz na górze, więc każdy może teraz widzieć, na jaki, w jakim miejscu gram. Dobra, 3 za 3 jest porówno, czyli musi mi tę damkę zniszczyć 1 za 1, żeby wrócić materiałem do pierwotnego stanu. To nie musi być wcale takie łatwe zadanie. To nie musi być takie łatwe zadanie. O czym jeszcze mogę z wami porozmawiać? A macie jakieś pomysły na to, żeby jakieś konkretne materiały się pojawiały? Mam w pogotowiu i cały czas czeka na opublikowanie. Osoba, która dawała mi zrobić ten materiał, chyba mnie zabije, bo już czeka na publikację chyba miesiąc niemalże. Nowy odcinek portretów. Nowy odcinek portretów i robiąc może promocję tego odcinka portretów, zapytam się was, jak myślicie, kto się pojawił na Sofie, kto udzielił mi warcabowego wywiadu? Jak stawiacie? Warcabowe portrety z Karolem. Cholera, ty widziałeś zdjęcie na grupie patronów, to mogłeś ten od razu nie spoilerować. Ale tak, chodzi o... A, to nie było moje posunięcie, dobrze wiedzieć. Chodzi o Karola Cichockiego. Więc ten odcinek muszę w końcu wyopublikować, tylko tak się bardzo potem spinałem z kolejnymi projektami, że tak powiem. No i cały czas jeszcze nie było opublikowania. Natomiast warunek był taki, że 94 łapki w górę będą pod materiałem z Arletą, więc wbijajcie, bo tam ich jeszcze nie było, jak ostatnio sprawdzałem. Ale teraz kombinację zastawiłem, no i chyba nie ma na nią obrony, bo po odejściu jednym czy drugim to ja sobie po prostu zaatakuję, wezmę pionka, a tutaj po prostu mogę ją przeprowadzić. Tylko tak, on wyjdzie wtedy tak. No i czy ja zdążę tutaj w tę stronę? Tu, no chyba zdążę. Ale z drugiej strony może ja poczekam po prostu. No to jest takie silne, nie ma za bardzo jak tego uniknąć. A jak zagra gdzieś tutaj takie coś, no to wiadomo, ja sobie pobiję w tę stronę i wygram szybciej. Minuta 40. 94 konta na YouTubie to można zrobić w 15 minut i dać lajki. No pewnie, że można. Ale ja chcę tutaj realnymi naszymi widzami wsparciem pozycjonować te filmy. Tadeusz też jest pełen racji, więc Karol Cichocki, mistrz Polski 2020 będzie w kolejnym odcinku warcabowych portretów. Więc już niedługo zacznę publikować materiały związane z realizacją tej naszej rozmowy. Tu mi pójdzie z tym planem, tu to nie przejmuję się tym, ale tym się przejmuję, więc sobie spokojnie. Na wszelki wypadek przygotuję te kolumny do ustawienia tym ruchem. Ten 15 może mi się przydać do wykorzystania tego pionka. No pozycja na pewno powinna być nietrudna do wygrania.
Może ktoś sprawdzi i mi powie, czy są te 94 łapki u Arlety na odcinku. O, przychodzą lajki, widzę kolejne na Facebooku, więc bardzo fajnie. To też na pewno pomoże w ten sposób na tym, żeby złapać zasięgi przez Facebooka. Dlatego dostałem poradę, no i realizuję ten multistreaming. Jak najbardziej czuję w tym szansę na to, żeby być popularniejszym i popularniejszym w docieraniu z tymi wartościowymi treściami. A nuż ktoś gdzieś przypadkiem zobaczy, zainteresuje się, czy na Twitchu, czy gdzieś i będzie z warcabami na dłużej. Dobra, co mi ten przeciwnik kombinuje? Ja zagram tu, on zrobi co? Wymianę, jak zagra wymianę, to ja tu jest uziemiony. I wtedy wszystko pasuje. Nie widzę tutaj, jakby miał mi to poddawać, żeby spróbować się przerwać. Więc tym się za bardzo nie martwię. Martwię się tym, że mogę mieć problem potem z tempami. Dobra, no teraz to jest luzik. Bo teraz to jest coś takiego, że jak on mi zagra tym pionkiem tu albo tu, bo tu nie może, bo jest tutaj 2 za 2, to ja zjeżdżam tutaj, robię te wymiany do tyłu i mam tego potężnego piona i jest po grze. Dziękuję, pozamiatamy. Jakie macie jeszcze pomysły na warcabowe odcinki? Mikołaj, brakuje 3 łapek pod filmikiem z Arletą, czyli 91 jest. No to do roboty, kto jeszcze nie kliknął. Wjeżdżać tam i ten. I klikać, to w tym tygodniu najpóźniej filmik z Karolem będzie gotowy. Czekam na bardzo fajne informacje, możliwe z promocją meczu Natalii, typu Gorgiew, Schwarzman i tak dalej. Może w analizach dodasz więcej partii z GMI najlepszymi na świecie. 91 to bardzo ładna liczba, mówi Magda. Zakładam, że twój rocznik. Szymkie się spauzował, ma 7 punktów. Dobra, ja po tym berserku mam też 7. Asobalo ciśnie, wszystkie partie wygrane. Ja pierdzielę. Ten to jest w formie, ten to ciśnie. Oglądaliście dzisiaj transmisję z partii chłopaków szachowych na Tata Steel na kanał Sportowy Ekstra? Bo dzisiaj znowu tak koło, bo pisałem o tym na stronie, na fanpage'u. Około 30 minuty Tomek Smokowski znowu poruszył temat tego, że zaprosi Natalię Sadowską. Padło tam pytanie, czy znają ją. No i ten pan komentujący po lewej, jak patrzyliśmy, nie pamiętam nazwiska, proszę mi wybaczyć, powiedział, że z udziałem Natalii komentował zdarzenia na World Mind Games w Chinach. Tomas 1928, kurczę, ma ładny ranking. Mówiłem wszystkim, że mając 10 minut na partię, będę grał spokojnie i dużo tłumaczył i opowiadał sensownie, a tymczasem jadę w berserka za każdym razem, bo ile można czekać? Ile można czekać? Bardzo lubię ten debiut, wiecie, i tutaj przy tych kolejnych atakach, ten z wymianą 17-22 i jechać w tę stronę, ale widzę, że mój przeciwnik to zna całkiem dobrze. Pewnie teraz wymieni standardowo w tym debiucie, jak to się robi. Nie oddając za dużo tych temp przeciwnikowi. Anish Giri chyba wygra ten turniej, bo teraz komentatorzy mówią, że ma lepszą pozycję. A z kim gra Anish? Chyba bo on miał tak 7,5 punkta, a pół punkta przewagi nad resztą. Wojtaszek się na remis zgodził, czyli z Carlsenem. A Firuzja czy Firouzja i nie wiadomo jak czytać to nazwisko, więc ja też nie będę się tam próbował w tym kierunku doktoryzować. Chyba, że ktoś wie, to niech powie mi, jak tego chłopaka wypowiadać. O, jakieś kolejne powiadomienie mi przeszło. John Utis, dzięki za suba. Thank you for subscription, if you are not Polish. Thank you very much. Jeżeli ktoś ma publiczne subskrypcje, to oczywiście może jak najbardziej wjechać z subskrypcją i będzie ona wtedy widoczna na transmisji. No i cyk, kolejna, to mi się podoba. Tuptus Dance. Czy Tuptuś? Dziękuję bardzo za subskrypcję i mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. No dobra, teraz takie, co się tutaj otworzyło. Fajnie wykorzystał taką formację przeciwko mnie Watutin. W końcu to wymieniając, ale ja z tą wymianą może się spieszyć nie będę, bo teraz tak, jak nie ma komby, to ja sobie spokojnie zajmę 24. JJ Nowak albo JJ Nowak z subskrypcją kolejną. Dziękuję bardzo za subskrypcję. Powiem wam, że naprawdę jest bardzo fajny, pozytywny przyrost wszystkich subskrypcji na kanale. Jest bardzo fajny przyrost. Najprawdopodobniej to zostało spowodowane tym, że było bardzo fajnie promowane wideo z
partią, z tą partią Karol kontra Leon. Dobra, ja sobie spokojnie powyciągam pioneczki. Kolejny raz dziękuję bardzo za subskrypcję. Proszę, jak poszło. Aha, wiecie co, to nie poszło teraz w tym momencie. To poszło chyba wcześniej, bo widzę, że suby nie dochodzą, tylko się skolejkowały te wszystkie, które były dawane wcześniej. No dobra, no dobra. Tutaj, czy ja mogę, czy nie ma żadnej komby? Chyba nie ma. To teraz może nam trochę poklikać to, chyba że się już skończyło. Myślę, że na twoim kanale jednym z lepszych filmów też była ta końcówka z Filipem pokazana. No to jest bardzo ważna końcówka, ja też chciałbym zrobić ją w lepszej jakości, bo tam jak sobie siedzimy, to oczywiście słyszymy bardzo dużo merytorycznych informacji od Filipa, ale chciałbym, żeby po prostu też to wideo było bardzo przyjemne w oglądaniu. Więc takich materiałów z końcówkami, technikaliów i tak dalej ja oczywiście chcę mieć na kanale jak najwięcej, będę się starał je cały czas wam dostarczać. Pomysłów po prostu jest milion, o warcabach można tyle fajnych, ciekawych rzeczy zrobić, no wszystko się rozbija o czas. Dlatego te analizy mi się tak spodobały, bo jestem w stanie produkować szybko filmy, jestem w stanie pewnie w półtorej godziny, dwie godziny zrobić film taki 20-minutowy z analizą, co jest naprawdę bardzo fajnym dla mnie wynikiem, bo mogę raz, że wam dawać jakąś nową treść, a poza tym publikować regularnie, a to bardzo YouTube docenia. Słychać, najważniejsza jest treść. Oczywiście, że jest najważniejsza, ale ułatwia dotarcie do nowych widzów, jak przy okazji jest jakość. Tak myślę. Jeżeli jest ktoś, kto jeszcze subskrybentem kanału nie jest, to podobnie jak panowie, którzy byli, czy panie, czy państwo, przed chwilą wymienieni, też gorąco was zapraszam do tego, żeby subskrypcje i lajki w górę zostawiać. Jedziemy z tymi zasięgami. Niedługo warcaby będą tak znane, że będą w całej Polsce w nie grali. No i wracając jeszcze do tego komentarza na kanale sportowym Ekstra, jak Tomasz Smakowski powiedział o tym, że Natalia będzie zaproszona, tutaj zrobiłem zjazd, czy to wjeżdża w jakikolwiek sposób na, okej, szybkie mignięcie. Natalia będzie zaproszona do programu, do Hyde Parku, będzie możliwość dzwonić, zadawać pytania, no będzie się działo całkiem ciekawie, więc wydaje mi się, że to będzie mega okazja do tego, żeby wypromować warcaby. Jeżeli w Hyde Parku będziemy mieli dwie godziny na to, żeby z warcabowej strony się pokazać i to przy takim poziomie, jak panowie redaktorzy to realizują, to mega, 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 mega szansa na coś fajnego. Co mi tutaj mój przeciwnik zagrywa tymczasem? Dobra, tutaj aż się prosi o jakieś opcje z kombinacjami, ale takowych nie widzę. Tutaj jest jeszcze może taki całkiem interesujący ruch. Dobra, zagram w tę stronę i teraz mam takie wybicie bardzo ciekawe, słuchajcie, ja nawet nie wiem, czy to może nie jest dobre z tym wyjściem podwójnym, chociaż on mi zejdzie, i co dalej? Co po tym ruchu, co po tym? Zagram tu, wiecie co? Nie wiem, tylko tutaj potem, jak on zaatakuje, to ja nie mogę grać tego, to jest ryzyko. To już trzeba liczyć, jak to mówią. Tu. No dobra, zagram tu, zobaczę jeszcze, co będzie, jak mi zaatakuje. Bo jak nie, to ja zaatakuję i myślę, że tutaj te dwa tempa różnicy, o których się dowiem ze strony mojego przeciwnika, by były dla mnie pomocne. Ale zaatakował. Dobra, tutaj grać nie mogę, bo zawsze jest komba. Ta. Więc muszę się zablokować. Muszę to zablokować, ale jakoś bardzo mnie to nie przeraża, przynajmniej jeszcze. A kiedy ten Hyde Park? Jeszcze nie dostaliśmy zaproszenia, ani ja, ani Natalia, ani ja jako dyrektor meczu, ani Natalia bezpośrednio, więc nie wiemy dokładnie, no ale padła deklaracja, że luty, że to będzie jednak w lutym. Dobra, słuchajcie, teraz mam te opcje tutaj. Jak to jest opcja tego i tego, tej większości. Potem jakieś takie wybicie cofka, no ale te pionki by tak stały tak sobie. Może by w taki wariant pójść, no bo on teraz będzie musiał albo zagrać tu, albo tu i potem tutaj jakoś wychodzić, próbować mi to zostawić. Albo zaatakować i dać mi tamtą opcję. Ale to jest w ogóle opcja z różnymi innymi kombinacjami przy okazji. Dobra, dał mi te opcje. A coś takiego, słuchajcie? To. Nie, to nie działa. To po prostu nie działa. Tu. Jak mi nawet tutaj wymieni dwa.
Czy chce mi się oswobadzać to skrzydło, czy nie? Takie coś. Albo jeszcze jest takie coś. Ale to nie wiem, czy działa. Tu. Chociaż po tym na przykład jakby pobił tu, ja dwa. Kurde, nie mam czasu. Dobra. Minuta 20. Bo ten jednak berserk dla mnie tutaj jakimś istotnym wsparciem czasowym nie jest. W tej partii przynajmniej. Więc jedziemy szybko z koksem. Tu było lepiej zagrać, to wtedy od razu go pozbawiam takich możliwości przez ten mostek. No i co, jak się tutaj będzie bronił ten przeciwnik? Ja mogę tak się rozwinąć, tak zostawiając jeszcze kombę, ale bo też tak. Pojadę tędy. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Dobra. Ziomaczek mi tutaj atakuje. Nie mogę atakować sam. Zagram tędy. Najpierw minuta 5, więc trzeba przyspieszyć. Minuta 5, więc przyspieszamy na maksa. Gdzie nam tutaj kolego zagrasz? Powiedz mi, proszę. Tędy. Korci mnie nawet to. Po tym to może nawet coś forsownego innego by popróbować. Może nawet coś takiego jak to. Sebalo coś tam komentuje o jakiejś partii 14-20, 27-32. Że ktoś mógł zrobić mu pewnie kombę. No dobra, czy mi to da coś aktywnego, to i to. Chyba nie. Chyba jednak podziękuję, postoję. Po tym wjeżdżam tu na pewno. Muszę to 24 zająć, a jeżeli on mi wyjdzie tutaj, to ja zagram tu. On tu, ja tu. Jest ta wymianka. No ja tego sobie zaktywizuję. Tak. Remisowo to chyba wygląda, ale muszę grać szybko na pewno. Przeciwnik trochę tego czasu więcej ma. Tędy gra. Dobra, to zgodnie z tym, co postanowiono wcześniej. Tu. No i wyciągamy. Wyciągamy i nie wpadamy na żadne komby. The alias you said, this command is not working. Dobra, to muszę to poprawić. Zawsze o tym zapominam. No. Dobra, gramy tutaj. Teraz będzie trochę dynamiki. Ja tutaj chcę te kolumny jak najszybciej ustawić. Kolumna, pamiętajmy o tych trzech pionach w rzędzie, jeden po drugim. To jest bardzo silne narzędzie. On będzie próbował jakoś tutaj pewnie wywrzeć presję na mnie. Nawet wiecie co, po tym ruchu to ja spróbuję tutaj, bo jeżeli on by chciał zaatakować, to ja mam tutaj dwa na większość. No wtedy by musiał bić dwa piony i ja zbijam dwa. Więc ja nie chcę tutaj się dociągać tak szybko i nawet wiecie co, w takim razie to ja pójdę tu i tu, tu. I kurczę, ta pozycja może być nawet lepsza dla mnie. Chyba, że on wymieni to po prostu. Więc zagra tu, ja tu i tu, nie? Dlatego jak on zagra tu, to ja pójdę tu. A jak zagra tu, to ja pójdę tu. Tak samo jak zagra tu, o i tutaj, to też tu, na pewno. Dobra. A co jest po tym? Tu? Czy tu? Ja tu. No, powiem wam ciekawie. Na pewno nie ten czas, który mam dany. Dlatego jakkolwiek zagra tym pionem, to ja wjeżdżam tutaj od razu. Dobra. A tak, to ja tu. No, tu, tu. Te zrzutki tak bardzo nie działają. Okej. Idziemy tędy do przerywu. Primów nabicie, jeżeli odejdzie. Zaproponuję mu remis, bo nie mam czasu, bo to raczej remisowo wygląda. Czy będzie mnie chłopak męczył na czas? No to jest pytanie. Nie robię od razu odrzucenia prośby, więc może analizuję. Ale chyba tu nie ma linii na to, żeby wygrać z jednej ani z drugiej strony. No ale ma tę chwilę, żeby pomyśleć. Dobra, przyjął remis, remisujemy.
Czwarte miejsce, a Sebalo dalej ciśnie, kurczę. Jak ty to robisz, Sebastianie? Wiecie co, może wyjadę od razu na Nightbota i usunę tego ostatniego, który mnie denerwuje, bo znowu będę o nim zapominał i znowu będę w kółko czekał. Tylko czy ja będę musiał teraz, logując się, jakieś dodatkowe weryfikacje spełnić? Muszę, kurczę. Znaczy ja mam tutaj telefon, mam. No dobra. Tak to ja. Ta liczba jest na ekranie. Mam nadzieję, że ja wam tutaj żadnych nie pokazuję treści. Zezwól. Czemu za każdym razem ustawienie trzeba zatwierdzać u Nightbota? Dobra, mamy dashboard i teraz tak. Mamy timersy. No i social. I tutaj było follow, tak? Delete. Nie wiem czemu, ale nie może tego być. Ale macie sociala widoczne na ekranie. Dobra, przełączamy się tutaj. O, i z Dominem gramy. Dominek, jaki ty masz ładny ranking. Zacznijmy może 30. Dobra, jedziemy jeszcze raz z berserkiem, a co? Teraz sobie mogę pozwolić, jak gram na 10 minut. Jedzie Keller ze strony Domina. Nikt nie lubi Nightbota, głupi jest. No głupi, ale przydaje się czasami. Przydaje się czasami. A wiecie co? Muszę zrobić jeden test. Jestem ciekaw. Czy po takim czymś jak commercial lecą reklamy? Czy nie? Może ktoś jest z wyłączonym tym adblockiem i mi powie. Nic nie leci. Unfortunately, this command does not support YouTube at this time. Ok, czyli jest kwestia jakaś organizacyjna na YouTubie. Byłem ciekaw właśnie, czy to po prostu działa. Jakie jeszcze ja mam odblokę? Ale to nawet jakbyś nie miał, chyba by nie zadziałało, bo teraz piszą, że po prostu jest rozjazd. Dobra, minutę prawie straciłem na coś, co dosyć dobrze znam. Na coś, co dosyć dobrze znam, a zaraz coś mnie odwalę i wpadnę. Dobra, co nam tutaj zagra? Nasz domin, przeciwnik. Nie grałem tego wariantu 100 lat. Pytanie, jak ja go w ogóle pamiętam i czy pamiętam. Możliwe, że nie. Możliwe nawet bardzo, że nie. Te partie najczęściej graliśmy z chłopakami źle, typu z Łukaszem i z Karolem. Tam powinienem to tempo złapać wcześniej. Teraz już odwaliłem w tym debiucie. W takim razie zagram tutaj. Co Łukasz zrobił 1-2, a potem ty kombę na damkę, ale on też doszedł na damkę, ale przegrał. Może analiza partii z 2006 roku. Pamiętam dobrze, jak graliśmy te partie w Holandii. WK Juniors Heiken. Ale też wiesz co, nie chciałbym, żeby dużo było analiz moich. Chciałbym, żeby trochę się pojawiło tych pozycji, wiesz, innych zawodników. Dlatego myślałem właśnie o analizach arcymistrzów i fajnych partiach. Na pewno ich kilka będzie w najbliższym czasie i ich będzie najwięcej pewnie, bo to jednak są największe autorytety do tego, co możemy pokazać i skąd się uczyć gry. Ale no chciałbym też, żeby to miksować i siebie pokazywać trochę mniej. Jak ja już jestem opowiadającym, analizującym, to jednak z innej strony chciałbym pokazywać analizy. Ale to nie znaczy, że nie będzie moich partii, bo to teoretycznie jak ja gram, powinienem to rozumieć najlepiej, nie? Co nam tu Domin gra? Może tutaj zagramy, albo Domin gra bez berserka. Ten czas jednak szybko leci. W Turnej Base jest 2000 partii Schwarzmana, z czego wybierać. No chociaż wielu arcymistrzów mówi, że Schwarzman i Gorgiew to nie są dobrzy, no, że tak powiem, to nie są dobre źródła wiedzy do nauki gry. Dlatego, że oni grają bardzo często takie pozycje, które są nie do końca zrozumiałe, nie do końca poprawne z książką. Taki bardzo poprawny z wariantami teoretycznymi jest na przykład Czyżow i jego partii, z jego partii powinniśmy się uczyć. Jedną taką partię za propozycją oczywiście Karola Cichockiego już mam skolejkowaną do analizy, więc ona na pewno będzie. Także wiecie. Co tutaj po takiej wymianie jak 13-19 i tym tej większości? 3-3, tutaj jest ten 1-2-1, tracę pionka, tak? No chyba tak.
Schwarzman 64-polowy gra mega ciekawie i niestandardowo zawsze. No i właśnie to samo jest w przypadku stupolowych Schwarzmana i tak samo u Gorgiewa. Bardzo ciężko od nich się czegoś sensownego nauczyć bezpośrednio z gry. Więc będą oczywiście przykładami tych moich analiz partii, ale myślę, że nie tak często. Okej. Okay. To może się tutaj pokuszę o to okrążanie. Jak mam mało czasu. Czemu by nie w takim razie? Czemu by nie? Różne groźby kombinacyjne, przekręty i tak dalej, szwindle i tak dalej. A macie w ogóle jakiegoś swojego ulubionego zawodnika? Osoby, które są obecne na czacie? Kogo lubicie oglądać w akcji? Może chcielibyście taki odcinek warcabowych analiz zobaczyć z gościem, żeby ktoś poprowadził taką całą analizę. Na przykład nasza mistrzyni świata Natalia. Co o czymś takim byście myśleli? Żeby zaprosić Natalię jako gościa do analizy i żeby ona to prowadziła. Niech Martin poprowadzi. No Martin też na pewno był dobrym autorytetem do tego. Dobrym jak nie najlepszym. Biorąc pod uwagę moją dostępność tych wszystkich arcymistrzów międzynarodowych z czołówki, no to zdecydowanie Martin jest na najwyższych miejscach. Domino tu wymienia, co on się boi. Boi się grać z nami raz, dwa, trzy, cztery. Miałem kombo i nie zrobiłem. Tak jestem. Mogłem raz, dwa, trzy i cztery. I ten pionek mógłby być... Kurczę, chociaż nie wiadomo, czy był do wzięcia. Ciężka sprawa. Trzeba by liczyć, a liczę nie wiadomo. Skomplikowana sprawa. O Jezu, czy ja wpadłem jeden za dwa? Ale jestem bystry. Ale jestem bystrzacha. Wpadłem jeden za dwa. Źle w Getmańskiego jest inaczej. No pewnie, że jest inaczej. Ajajajajaj. Tak to często jest. Nie robisz komby i wpadasz na bardzo prostą zaraz za chwilę. No, tak to jest, tak to jest. A ja się pokusiłem, połasiłem. No to, żeby grać z berserkiem. Może tak zagramy. Nie będę mówił, co robię, bo jeszcze przeciwnik mnie usłyszy, ale raczej na prostą kombinację nie dałby się nabrać. Okej, okay, to teraz jak dalej? Może tędy? Przyspieszyć po prostu trzeba. W takim razie po prostu trzeba przyspieszyć. Teraz kusi się wyciągnąć 12 dominowi. I co wówczas nastąpi? Nie wiadomo. 27 osób ogląda na samym YouTubie. Czy mamy globalnie ponad 3 dychy? Mamy 33, a dziękuję wam wszystkim za zaufanie i spędzanie tego czasu ze mną. Pamiętajcie o łapkach w górę i o innych subskrypcjach, o które żebrzę cały czas i będę żebrał, bo to potrzebna jednak pożywka dla youtuberów, streamerów i innych, wiecie, tych technologicznych ziomeczków z internetu. A warcaby wjeżdżają na pełnej nie powiem czym, w internet. I teraz będzie to tak popularny sport, zobaczycie, jak te wszystkie realizacje promocyjne z Natalią się zrealizują, jak te wszystkie programy pokażą naszą warcabistkę mistrzynię świata, jak Natalia wygra. You lost to a cheater. Ej. Przegrałem dwie partie z cheaterem, dostałem informację. Ciekawe z kim. I mi cofnęło ranking. A komby nie miałeś teraz? 37-31? Nie, ruch się przesunął. Nie miałem komby. Chyba. 37-31, że teraz? Tu. No chyba nie. Wcześniej jeszcze. Dobra, mam minutę. To potem zobaczymy. Ale nie, no wcześniej w jednym momencie miałem kombę, ale dużo wcześniej. Jak zwolnił pole numer 2. A wtedy, że ten przesunął jak 2 na 1? Jak zwolnił pole numer 2, 1. No to nie wiem. O kurczę, zapomniałem o tych ruchach. Dobra, teraz gramy bullet po prostu już do końca. Mogę nawet te primowy wykonywać. Z jednym pionem mniej nie będzie łatwo, ale spróbujemy podziałać.
Spróbujemy podziałać. Siemka Return 112 na Twitchu, siemaneczko, bo tutaj widzę twój komentarz. Jesteśmy dzisiaj online na YouTubie, na Facebooku i na Twitchu. Także czegoś takiego jeszcze w historii kanału Warca by nie było, a myślę, że teraz będzie regularnie. Sprawdziłem, nie było żadnej komentarzy. To co, popelinę siejesz? Ja tutaj się stresuję, martwię. Czuję, że nóż, wypuściłem szansę, która była mi dana, a ty tylko wkręcasz. No i tylko zabierasz mi cenne sekundy. Coś mi się wydaje, że ty jesteś w komitywie z Dominem. Z Dominem jesteś w komitywie i mi tylko masz czas zabierać. I mnie w ten sposób ogracie wszyscy razem. To jest jedna wielka ustawka, nic innego. Tak to jest, tak to jest. Żartuję oczywiście. Żartuję oczywiście. 4.26. Dobra, nie wiem w ogóle, ile będzie chciał mi się ten dzisiejszy turniej pograć. Dobra, a tu poniżej minuty to schodzi. Czy ja mogłem odchodzić? Nie wiem. Teraz dobrze będzie zająć pole. Raz, dwa, trzy. I tu jeszcze coś takiego jest ciekawego. A teraz już tego nie ma. No dobra, ale po tym wariancie to ja mam tutaj ten atak. Mam zrzutkę i przeryw. Może będzie warto się pokusić nad tym. Straty ogromne, oczywiście. Straty ogromne, ale szansa na zrobienie damki będzie. No, chyba nie mam dużo wyboru. Pozabiera mi tych pionków pewnie jeszcze więcej, Domin. Trudno, niech bierze. Jeszcze w dodatku to jego, kurczę, jeszcze nie ma jak zrobić sensownie damki. Wszędzie łapki, jeszcze potem to w ogóle. No niełatwe jest to życie warcawisty, widzicie. Niełatwe. Tu. No i co ja biedny mogę zrobić? Jak ja mam tutaj mu trzy pionki zabrać? No? Jak ja mam mu zabrać trzy pionki? No nie. Dobra, poddajemy się. Gratulacje dla Domina i jedziemy dalej. Gratulacje dla Domina i jedziemy dalej. Dobra. W turnieju na razie jesteśmy na piątym miejscu. Darina przestała grać. My po pięciu partiach mamy tyle punktów, co ona miała po trzech. A nie zwalnia Sebastian Wieczorek. 25 punktów. Domin za nim też komplet zwycięstw. Kurczę, chłopaki, jak wy ładnie gracie. Przyznajcie, że to wszystko dzięki kanałowi Warcaby. Wasz rozwój warcabowy dzięki temu się dzieje. Prawda? Wszyscy otwarcie, głośno chcielibyście to przyznać. Dziękuję wam za to docenienie. Zdecydowanie tak. Możemy zrobimy sobie jakieś konkursy na memy, co wy na to? Czy Bartek będzie faworyzowany, ale już nie będzie mógł powielać tych, których używał wcześniej. Możemy zrobić w ten deseń. 23 kwietnia 2021 roku. Bardzo ważna data dla nas wszystkich, korzystając z tego, że na streamie mamy ponad 30 osób we wszystkich kanałach. 34 dokładnie. To przypomnijmy sobie mecz o Mistrzostwo Świata Natalii Sadowskiej w Warszawie. Będzie grała swój trzeci tytuł. Macie możliwość znowu z Dariną, jako potem jak ona wróciła do gry. No bez przesady. No. Ale jadę z Berserkiem jeszcze raz, chociaż potem miałem problemy czasowe. Dawaj bez Berserka i trochę poomawiaj partię. Dobra, to następną tak zrobię. Pardon w takim razie. Debiut Kellera. Jedziemy konkretnie. Na primówach. Jeżeli ona zagra 1-6, to ja schodzę na bandę. Jak zagra tutaj, to może teraz zagram ten wariant z tą wymianą. Na pewno są przygotowani solidnie. Zwłaszcza ci młodzi zawodnicy dawnych radzieckich krajów. Typu właśnie Ukraina, Łotwa, Litwa. Tam wszędzie, kurczę, dobrze młodzież się szkoli. Już nie mówiąc oczywiście o Rosji, co chyba wszyscy wiemy. Boję się robić primówy, bo teoria jest taka, że ona zagra tu, ja tu, ona tu, ja tu. No ale wiecie, zrobię na przykład tutaj primów, a ona zagra, nie wiem, coś innego w ogóle i zgubię całą pozycję. Pamiętam, że pierwszą partię grała bardzo wolno, więc zobaczymy, jak teraz będzie już czasowo. Jak się wyrównam, to tutaj nie ma dodawanego czasu, więc już jest in plus.
Domin Ruby, szkoda tego 1 za 2, bo ciekawie było. No, ale miałeś lepszą pozycję po tym wyjściu z tego, bo ja nie widziałem, zapomniałem w ogóle o tym, że możesz się wybić z tego, z tej pozycji. I wtedy, kiedy już się wybiłeś, to miałeś lepiej w centrum, więc ciekawie, no, ciekawie pewnie, no, jak zawsze w tych pozycjach postkellerowskich, ale inicjatywa na pewno była u ciebie. Dobra, tutaj zagramy tu. Po ruchu 5-10 zagramy 42, a po ruchu 14-19 po prostu tutaj 40-34 z opcją wymiany weźmiemy ten wariant. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Czy ja nie zjadę za nisko, jak się jeszcze trochę przesunę na fotelu, może obniżę trochę kamerkę. Dobra, tutaj robimy z wymianą. No i tak, chcemy to po lewej stronie, co mamy, jak najdłużej zostawić Darinie, żeby ona tutaj tego za bardzo nie mogła rozwinąć. Będzie musiała w pewnym momencie zagrać takie coś. Tu, 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 tu. I pewnie wbić się tutaj do centrum. To jest tak chyba najczęściej grana kontynuacja. Ale zobaczymy. Po tym ruchu ja zagram tu. Teraz pewnie zajdzie tutaj, żeby nie tu. Jak grałem towarzyską partię z Natalką, to w tej pozycji zagrałem 13-19 u Zimocha i to jest, kurczę, zły ruch, ale tam, wiecie, trochę dochodzi innego myślenia i człowiek popełnia te proste błędy. Tak, MF to jest tytuł pierwszy międzynarodowy, czyli mistrz federacji, bo jak zdobywasz warcabowe kategorie, to zdobywasz od piątej kategorii do jedynki, czyli 5, 4, 3, 2, 1. Potem masz tytuły w Polsce, tytuły krajowe, czyli kandydat na mistrza, mistrz i arcymistrz. Przy czym arcymistrza polskiego, tak żeby było pisane AM przy nazwisku, to praktycznie od lat się nie da zrobić, bo rankingi pospadały. Ale równoznaczny arcymistrzowi krajowemu jest mistrz federacji. I to jest właśnie MF, czyli pierwszy tytuł międzynarodowy. Czyli już gdziekolwiek w świat nie pojadę, to wszędzie mam ten tytuł MF, czyli mistrza federacji. 18 ruchów zrobionych, zużyłem na nie 19 sekund, więc wynik czasowy jest całkiem ok. Teraz jak ona zagra jakieś 14-19, to ja dopiero zagram chyba 39-34, żeby popsuć jej te kolumny, żeby nie dać jej tej wymiany. Ok, zagrała tędy, więc ja tam nie zagram jednak, ale mogę zagrać za to tutaj 39-33. I teraz dopiero jak dojdzie do tej kolumny, no to ja mam czas na to, żeby przyjść tutaj 33-29. No i zgodnie z wieloma wariantami teorii jest to najlepsza kontynuacja, o ile znowu nie wpadnę na jakąś kombinację, co też różnie, jak wiemy, bywa się zdarza. Jak tam w szachach? Kibicujecie, oglądacie jeszcze? Pokończyli panowie? Albo wiadomo, jak wyniki się będą kształtowały? W Tata Steel? Jak ktoś ogląda, to niech mi da proszę znać. No dobra, jakieś takie ataki, wydaje mi się, że one są tutaj w tych pozycjach bez większego sensu. Niewykluczone, że niedługo będzie Darina próbowała wypalić tutaj. No a wtedy po prostu plan okrążenia. Duda i Radek zremisowali. A nie było tak, że Duda miał jakieś szanse na wygraną? Bo z tego, co jak oglądałem kanał Sportowy Ekstra, to mówili tam chłopaki, że zwłaszcza ten Bartel, arcymistrz, że z nadziejami dużymi u Dudy na wygraną. Wypuścił to w końcu. Giri ma zupełnie wygraną. Okej, dobra, zagrała w tę stronę, to mnie teraz kusi, słuchajcie, to. Nie wiem, czy to jest dobry ruch, ale tak, teraz grożę rogatką,